i sytuacja kolejna, gdzie system rozpoznał już materiały wybuchowe, które się znajdują w tym bagażu. Wtedy z tego toru na drugą stronę do specjalnej kapsuły, takiej jeżdżącej przyczepki, jest ten bagaż zamykany i Straż Graniczna zabiera tę przyczepę w bezpieczne miejsce na obszarze lotniska, na terenie lotniska i ten bagaż wtedy jest detonowany. To już jest droga bez wyjścia, no wtedy też musimy znaleźć właściciela tego lotu.